Panu z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża. Pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przebytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. W tym naszym drugim dniu przygotowania chcemy się przyjrzeć w takim samym kluczu postaci błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Chcemy zobaczyć jego świętość, jak kształtowała się w nim, jak wzrastał w poczuciu obecności Pana Boga, jak wyglądała jego modlitwa, jak doświadczał Bożej łaski, tak zwyczajnie, po prostu, w codzienności, jako człowiek i jako wielki prymas. Moi drodzy, to, że my korzystamy z tego, jak Kościół wymyślił sobie sposób, bo trzeba to sobie to jasno powiedzieć, to jest pewien pomysł i koncept Kościoła, jak spróbować unaocznić wiernym tajemnicę świętych obcowania i że będziemy za chwilę uczestniczyć w takim wydarzeniu jak wprowadzenie relikwii do naszej parafii, no to oznacza nie tylko tyle, że pojawi się jakiś kolejny liturgiczny artefakt, który raz w roku zakurzony wyciągniemy z szafki po to, żeby przypomnieć, że był ktoś taki wtedy, kiedy będzie wspomnienie liturgiczne. Ale to wymaga od nas właśnie takiego gruntownego przygotowania serc na takie wydarzenia, dlatego że nawet jeśli one są spowodowane tym, że ludzie sobie coś takiego wymyślili, bo proboszcz chciał, bo wy żeście chcieli, czy jakkolwiek inaczej, to są znaki obecności Pana Boga i trzeba z nich korzystać. Takie bardzo naturalne znaki. Celowo też jest tak, że w te dni chciałem, żebyśmy przyglądali się świętości rozumianej na sposób ludzki, a nie świętości rozumianej jako jakiegoś rodzaju wielkości. I jasne, że w przypadku trzech, o których sobie mówimy, niewątpliwie to, co stało się pewnego rodzaju przyczyną do tego, że oni nie są wspominani w Dzień Wszystkich Świętych, o czym sobie mówiliśmy wczoraj, ale mają swoje poszczególne dni liturgiczne, to jest to, że po prostu zwyczajnie byli znani ludziom. I że to jest taki czynnik wiodący, który zaprowadził ich do tego, że heroizm ostateczny, który znalazł potwierdzenie w ich życiu, znalazł także uznanie wśród tych, którzy ich znali i w konsekwencji znalazł uznanie w Kościele, który podniósł ich do takiej godności świętych wspominanych w poszczególnych dniach. Ale oni są dla nas bardzo konkretnym zaproszeniem do budowania naszej świętości, nawet jeśli ona nie będzie kanonizowana z imienia i nazwiska, tylko ma być prawdziwa i autentyczna. Nikt z nich zapewne nie spodziewał się, że to będzie tak wyglądało. Tak samo jak myślę, że nikt z nich nie spodziewał się, że tak będzie wyglądało ich życie. Kiedy przyglądamy się prymasowi Wyszyńskiemu, to od samego początku to widzimy młodego chłopaka Stefana, wychowującego się na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w Zuzeli, nad Bugiem. Ja wiem, że mieszkając w Dolinie Wisły macie swoje myślenie na ten temat, ale to są najpiękniejsze rejony Mazowsza.
te nad Bugiem, no bardzo mi przykro, ale tak, żebyście wiedzieli, że tam jest rzeczywiście fantastycznie. Bóg meandruje bardzo pięknie. Takie też było życie i dzieciństwo Stefana, chociaż wcale w świętości nie przeszkodziło mu to, co jest często powtarzane jako taki motyw, że oni wyrastając z bardzo normalnych ludzi, on wzrastał w wielodzietnej rodzinie, jak go siostry swego czasu wkurzyły, to wziął nóż i poprzeżynał im szmaciane lalki, bo był zły na swoje własne siostry. Takim dzieckiem był Stefan. A jeszcze do tego nie lubił uczyć się matematyki, także jak macie dzieci, które nie lubią się uczyć, to patrzcie na nich jak na przyszłych świętych. Bo Pan Bóg jest w tym większy. I to jest fascynujące, w jaki sposób potrafi prowadzić ludzi. Stefan w konsekwencji w splocie różnych okoliczności trafia do niższego seminarium duchownego we Włocławku jako swojej szkoły średniej, potem do wyższego seminarium duchownego we Włocławku także. Tam kończy studia teologiczne. I tak jak wam wczoraj też już napomknąłem, przyjmuje święcenia kapłańskie w takim stanie zdrowia, że posługujący na tych święceniach podnoszą go z posadzki katedry, a i tak ten stan zdrowia jest polepszony podług tego, w jakim był w pierwszym terminie tych święceń, bo te święcenia jego są przesunięte o 2 miesiące z hakiem. Jest święcony w sierpniu, powinien być święcony na początku wakacji razem ze swoimi kolegami. Po rekonwalescencji zostaje wikariuszem katedry we Włocławku. Tam rozpoczyna swoją posługę, żeby było ciekawiej, w tej posłudze już spotyka się w pewien sposób ze Słowem Żywym, dlatego że zostaje redaktorem miejscowej, lokalnej gazety katolickiej. Głosi Słowo Boże. Już w taki sposób widzi siłę. W jego młodym kapłańskim życiu przychodzi mu się zmagać z rzeczywistością II wojny światowej. No i to jest znowu niesamowite. To jest to, co też wczoraj wam mówiłem. Jak święci rodzą świętych. W konsekwencji w trakcie tej wojny trafia do Lasek, gdzie spotyka błogosławioną matkę Elżbietę Różeczacką i jej dzieło, gdzie spotyka się z niewidomymi w Laskach, gdzie spotyka się ze sługą Bożym ojcem Korniłowiczem. To są autorytety, o których Stefan będzie pamiętał. No i z plotem okoliczności, losem, a my w los nie wierzymy, tylko wierzymy w Bożą opatrzność. Kiedy przychodzi dzień beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, to na ołtarze razem z nim w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w reżimie sanitarnym, o zgrozo, to jest dobre słowo, zostaje wyniesiony na ołtarze razem z Elżbietą Różączacką. Jeżeli chcemy dotykać tej świętości właśnie, to musimy zobaczyć to, o czym sobie powiedzieliśmy na samym początku, że ona trafia na bardzo podatny grunt. To znaczy na ten grunt, który jest dobrze przygotowany. Jest przygotowany od samego domu. Ojciec Stefana był organistą. To do tego stopnia wywarło na nim piętno, to księża się czasem żalili, że jako biskup miał taki zwyczaj. Wiecie, kiedyś to w parafiach wyglądało trochę inaczej. Może pani organistka zazdrości sobie tutaj takiej rzeczywistości, jak to było kiedyś. Organista w parafii znaczył trochę więcej niż proboszcz. Dlatego, że proboszcza zawsze można było zmienić. Z organistą już było trochę trudniej. Organista prowadził księgi parafialne. Zazwyczaj było tak, i rzeczywiście w obu diecezjach, w których był biskupem, księża mieli mu to za złe, że jeżeli pojawił się konflikt pomiędzy proboszczem a organistą, to organista na parafii zostawał. Nie tylko ze względów politycznych, ale ze względu na to, że on ten szacunek do pracy swojego ojca wyniósł z domu i rozumiał ją jak nikt inny. To wyglądało trochę inaczej. Myślę, że część z was też pamięta te realia, że to tak wyglądało. Tak po prostu było. No, nie ma się nad czym rozwodzić i przykładać naszych kategorii do tego, jak było wtedy. Był takim człowiekiem. Takim po prostu ujmującym się za tym, który potrzebował pomocy. O właśnie, póki pamiętam, to wam od razu powiem. Dzisiaj możecie sobie zrobić taką pracę domową. Wieczorem wróćcie do domu i kto ma dostęp, niech skorzysta wyjątkowo z tej lewackiej platformy, jaką jest Netflix. Tam jest film o prymasie Prorok. Albo można go też znaleźć w innych tam serwisach w internecie. Wystarczy wpisać, gdzie go można obejrzeć online. Tam zdychę to kosztuje. Jeśli nie macie w domu, niech wam dzieci włączą. Warto tę pracę domową odrobić.
bo jest kapitalnie to ukazane. Tam jest trochę wątków takich fabularnych, które są dodane do tej historii, ale pokazują pewną postawę prymasa wobec całej rzeczywistości, jak będąc wielkim księciem Kościoła. Mój proboszcz świętej pamięci, prałat Mieczysław Iwanicki, mówił o nim, że kiedy przychodził do seminarium, jak oni byli klerykami, to czuło się, że idzie książę. Że oni mieli taką świadomość. Że on też roztaczał taką aurę wokół siebie, a jednocześnie nie przeszkadzało mu to dotykać miejsc, które były miejscami ludzkiej biedy. Nie przeszkadzało mu to, jak była taka potrzeba i ktoś do drzwi kurii zapukał, że potrzeba księdza z sakramentem namaszczenia chorych iść do jakichś warszawskich alkoholowych slamców, które miały miejsce na Starówce. Pójść z posługą do tych ludzi. Wielki prymas. Taki był. To, o czym mówię, jest rzeczywistością, która go kształtowała i umacniała wewnętrznie. Bardzo zwyczajny człowiek. Z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony, a jednocześnie mąż stanu. Drugi aspekt, bo w tych trzech aspektach się poruszamy. Już trochę go dotknęliśmy. To jest jego wrażliwość na potrzeby. To, co ich wszystkich łączy, tych świętych, o których sobie teraz rozważamy, to jest widzenie w oprawcy grzesznika, który też jest skrzywdzony swoim własnym grzechem. To jest taka kategoria, którą nam bardzo trudno przyjąć. Dla nas oprawca to oprawca. Człowiek, który nadaje się do pójścia pod sąd. I tyle. Gdyby prymas Wyszyński patrzył w ten sposób na komunistów, od których doświadczył tyle przykrości jak mało kto, u których interweniował w sprawie biskupów, którzy byli okrutnie skatowani, czy w sprawie ujmował się za księżmi, gdyby miał takie podejście, jak według naszej logiki powinien mieć, czyli podejście sprawiedliwości, to miał przecież siłę do walki. Ludzie stanęliby za nim murem, abyśmy mieli tu rewoltę od samego początku. Szukał najlepszych możliwych rozwiązań. Jego wrażliwość była taka, że kiedy szedł do komunistów, no to oczywistym jest to, że modlił się za nich, o tym nie trzeba mówić, ale szukał sposobu dotarcia do człowieka. Nawet jak rozmawiał, pertraktował, stawiał twarde warunki, to szukał dotarcia do człowieka. Próbował różne rzeczy pokazać. Kiedy w 1957 roku wpadli na pomysł, że wykorzystają Kościół jako przestrzeń do tego, żeby zachęcić ludzi do udziału w wyborach, których wyniki tak były ustawione, no ale trzeba było stworzyć pozór demokracji ludowej, to wtedy prymas rozważył propozycję. W kościołach podano informację, że obowiązkiem katolika jest pójście na wybory, mimo że wiedział, z czym to się wiąże. Podano jednocześnie dość sprytnie informację o tym, trochę podprogowo, że księża w ten sposób poustawiają nabożeństwa, żeby ludzie mogli spełnić obowiązek niedzielny i uczestniczyć w wyborach. Bardzo sprytny zabieg. A jednocześnie przez to, że zadeklarował, że Kościół zwróci się do ludzi, bo był taką siłą, która mocno oddziaływała podówczas, to uzyskał przynajmniej na chwilę jakiś element wolności dla prasy katolickiej, to uzyskał chociaż na chwilę jakiś taki element pozorów wolności dla wyciągania księży z więzień, a jeśli nawet tam trafiają, to uzyskał to, żeby nie traktowano ich tak okrutnie, jak to miało miejsce w tym jeszcze stalinowskim komunizmie. Patrzcie, jak daleko myślał, że to w tym świecie, który nie był zero-jedynkowy, w którym było bardzo dużo szarości, w którym liczył się z tym, że bardzo dużo będzie mu zarzucane i pewnie przez niektórych nawet z jego kręgów było mu zarzucane sporo. Jednak szukał zawsze człowieka. Ta wrażliwość prowadziła go do tego, że robił rzeczy wielkie. Bo nawet moment, który spędził wcześniej
na wygnaniu, czy to w Stoczku, czy w Komańczy, czy jeszcze w innych miejscach odosobnienia, poświęcił na to, żeby przygotować nas po pierwsze na wielki jubileusz tysiąclecia Chrztu Polski przez wielką nowennę, która trwała 9 lat i wymyślił, że to, co będzie zwornikiem tożsamości, zawsze było zwornikiem tożsamości narodowej, Jasna Góra, wcale nie musi być w Częstochowie, ale może przyjść do każdej parafii. No kapitalny pomysł. A potem do tego stopnia jeszcze zagrano im wszystkim na nosie, że kiedy wpadli na pomysł aresztowania obrazu, co przecież większość z was pamięta, to prymas pobłogosławił idei peregrynacji samych ram. Niesamowite. Bo to się nazywa wizjonerstwo. Jeżeli dzisiaj mamy się czegoś uczyć w tej świętości, to mamy się uczyć takiego spojrzenia na człowieka, które będzie spojrzeniem z wizją, które będzie spojrzeniem z pasją, które będzie spojrzeniem, które będzie widziało dalej. Ale żeby patrzeć dalej, no to trzeba widzieć coś, co jest u początku. Każdy, kto kiedykolwiek, a no jesteście tutaj, większość z was zdecydowana mieszka właśnie w takich warunkach, więc każdy z was prawdopodobnie podejmował się albo był świadkiem idei budowy domu. I często jest tak, że kiedy jest on w jakiś sposób wymarzony, to już na etapie fundamentów my widzimy wszystko. Kobiety mają kapitalnie rozwinięty ten zmysł, bo one już wiedzą, jakie płytki będą w łazience. I tak trzeba patrzeć. I prymas w tej sytuacji ogólnej widział poszczególnego człowieka, który miał się odnaleźć. Miał się odnaleźć jako chrześcijanin, katolik w systemie, który był. Nawet kiedy rozmawiał o konkordacie z komunistami i powiedziano mu wprost, że jeśli zostanie zawarty konkordat w Polsce i tutaj było wyraźnie podkreślone, to będzie to Polska socjalistyczna, z pełnym przekonaniem historia to oceniła, to prymas miał powiedzieć do tego swojego rozmówcy, że socjalizm w Polsce ma specyficzną twarz. To nie jest socjalizm radziecki. On to widział. I widział w tym Kościół. I widział w tym was, którzy żeście pewnie nawet w Leoncinie uczestniczyli w wizytacji, którą tutaj miał, i w bierzmowaniach, które też są odnotowane w księgach parafialnych tej parafii. Tak się dotyka świętości. Mamy to, czyli mamy fundament i mamy wrażliwość. We wielkości skupienie na małości. I trzeci aspekt, którego też już dotknęliśmy, to są autorytety. Bardzo pięknym jest ten moment też, o którym już sobie wczoraj wspomnieliśmy, w którym ksiądz Wojtyła odbiera nominację biskupią od prymasa Wyszyńskiego. On jest od niego 19 lat starszy, więc siłą rzeczy 19 lat dłużej funkcjonuje w strukturze kościelnej. Dlatego jest też 19 lat dalej, ale jednak spotykają się w pewnym momencie w bardzo ciekawej roli. Jeden jako papież, a drugi jako legat papieski. Można by powiedzieć nawet, jeśli chodzi o kwestie funkcjonalne w ustroju komunistycznym w Polsce, jako papież na ten teren. I w tym wszystkim pojawia się coś takiego, że ta przyjaźń jest przyjaźnią autorytetów. Bo kiedy mamy do czynienia z młodym księdzem Stefanem jeszcze, kształtowanym właśnie przez siostry w Laskach, kształtowanym przez księdza Korniłowicza, kształtowanym przez powstanie warszawskie, kształtowanym przez list, który dostał od palonej Warszawy, kształtowanym przez to, że kiedy pomagał młodym żołnierzom jako kapelan w okopach, widział to, co się dzieje dookoła. Tu jest taka historia kapitalna, piękna, że w momencie, kiedy jeden z rolników zasiewał bombardowane pole, mówiąc o tym, że nie chce, żeby ziarno się zmarnowało, trzeba zasiać.
ich już nie będzie, ale ktoś będzie jadł ten chleb. To było potem w rozmowie. Młody ksiądz Stefan miał wyskoczyć z okopu, złapać go w ostatnim momencie przed lecącą bombą, wywrócić tak, żeby uniknęli obaj rozwalenia przez tę bombę. I pyta go: Panie, co Pan robisz? A ten patrzy na niego i mówi: trzeba siać. Zwalniamy się bardzo łatwo z tego obowiązku. Oni we dwóch wiedzieli, mam tutaj na myśli, wracam do pierwszego wątku Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, że to, co będzie powodowało wzrost, to, co będzie powodowało plon, no to zasiew, że to jest podstawa. To jak będziemy pewne rzeczy pielęgnować, jest też oczywiście ważne, ale zasiew jest podstawą. A my co żeśmy zrobili z ich dziedzictwem dzisiaj? Żeśmy najpierw zwolnili się z pielęgnacji. Jakoś to będzie. Jakoś wyrośnie. Jakoś sobie poradzą. Jakoś dojdą do tej prawdy. Przecież my sobie poradziliśmy. I wiecie, i paradoksalnie jest tak, że poradziliśmy sobie dlatego, że mieliśmy trochę trudniej niż ci, którzy teraz muszą o tę prawdę zawalczyć. Trochę trudniej po ludzku. A łatwiej, bo pewne rzeczy były tak albo tak. Było przejrzyste. Po prostu było wiadomo, kto kłamie. Dzisiaj tak nie jest. Więc trzeba siać i trzeba się troszczyć o to, żeby to wzrastało. My jeszcze w większości żeśmy zasiali, bośmy swoje dzieci pochrzcili. My jeszcze w większości żeśmy zasiali, bośmy przyprowadzili do pierwszej komunii świętej. Jak tutaj wszedłem dzisiaj do kościoła i zobaczyłem ten obrazek sznurek dzieci modlących się na różańcu i podchodzących do tego, to mi się dzieciństwo przypomniało, bo ani w podwarszawskiej parafii, ani w Warszawie czegoś takiego nie widziałem. Nigdzie. U nas na mszę dla dzieci, poza mszą pierwszokomunijną, która jest raz w miesiącu, wtedy jest mały tłumek, oczywiście przychodzi szóstka dzieci, wiecie? Szóstka dzieci w sanktuarium. Zgroza. A, no to tak, żeby jeszcze uświadomić pewną rzecz, to w tym roku prawdopodobnie pierwszy raz w historii naszej parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu nie będzie przygotowania do bierzmowania. Zgłosiły mi się 3 osoby. I nie dlatego, że nie chcę robić przygotowania dla 3 osób, bo dla każdego warto, choćby jedna przyszła, to warto. No ale jeśli są to młodzi ludzie, no to uważam, że jeszcze jest taki aspekt grupy rówieśniczej. Rozumiecie, o co chodzi? Że to też jest ważne, żeby oni mieli jakieś miejsce wzrostu, żeby tam się spotkali z kimś, kto uważa inaczej, a nie tylko z księdzem, który może będąc młody, ale jednak dla nich jest stary, nie? To jest ta przepaść. Masz 15 lat, 33, no to przecież jest drama. To jestem wapniakiem dla nich. O was nie mówiąc, sorry, ale rozumiecie, o co chodzi. No właśnie. Bo żeśmy nie pielęgnowali, wiecie? No ale mamy jeszcze dziedzictwo świętych i jest nadzieja, że przypatrując się im będziemy potrafili to robić. Kochani, próbując to jakoś zebrać, zobaczmy prymasa jako człowieka z krwi i kości. Zobaczmy go jako tego, który podejmując decyzje globalne zawsze myślał o człowieku i to pojedynczym człowieku. Zobaczmy go jako tego, który nabudowywał swoją świętość na zawierzeniu Panu Bogu, który w ten sposób znosił swoje trudy, że wykorzystywał je do maksimum na chwałę Bożą. Który nawet w czasie próby, w 3-letnim więzieniu, wiedział w jaki sposób wykorzystać ten czas, żeby były jego owoce. Zobaczmy prymasa ostatecznie jako tego, który rzeczywiście stawiał Boga na pierwszym miejscu i był wierny temu wezwaniu, które kazał napisać na swoim herbie, a które zaśpiewaliście na początku mszy świętej. Soli Deo, jedynemu Bogu. A często też dodawał Soli Deo per Mariam. I ostatni wątek na dzisiaj. Ich wszystkich trzech, a u prymasa to widać najbardziej, wiąże jeden bardzo ważny aspekt pobożności. Prymasowi bardzo często zarzucano, wśród gremium tęgich teologicznych głów,
jakąś karykaturalną pobożność maryjną. Że jest człowiekiem, który wręcz jest skutek oddziaływania ojca Kolbe, to znowu zobaczcie, że to się wszystko ze sobą wiąże, to się pięknie przeplata, że tutaj pojawia się kolejny święty. Że on tak bardzo mocno stawiał na tę pobożność maryjną w naszym ludzie, tutaj u Słowian. To z czegoś wynika, ja nie chcę wchodzić teraz w te wątki historyczne różne, od samych wierzeń prasłowiańskich począwszy, ale potrafił to kapitalnie wykorzystać i pokazać, że ona zawsze pokazuje na Chrystusa. Duchowa stolica naszego narodu, Jasna Góra, przecież jest miejscem, w którym Matka Boża króluje w obrazie Hodegetrii. Chodos Getreo znaczy wskazująca droga. Ona trzyma Dziecię Jezus na swoim przedramieniu i na nie pokazuje. On jest drogą, prawdą i życiem. Prymas, kiedy wpada na pomysł odnowienia jasnogórskich ślubów narodu, kiedy wpada na pomysł peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej, wie, jak bliska sercu Polaka jest maryjna pobożność, jak bliska sercu Polaka jest osoba i figura matki w rodzinie. W związku z tym wykorzystuje to i robi to pięknie, kapitalnie. Módlcie się też o to, żebyśmy mieli takich pasterzy dzisiaj w Kościele, którzy będą potrafili wykorzystywać tak znaki czasu, jak robił to prymas. Dzisiaj historia to rozsądza i pokazuje, że w tej jego intuicji potrzeba było nam matki. Matki rozumianej szeroko, rozumianej jako tej, która będzie też pewnego rodzaju figurą ojczyzny. Matki Polski, zawsze wiernej. Wierny jedynemu Bogu. I tu nie chodzi o górnolotne słowa, tylko o to, żeby to dotarło do serca i w to serce zapadło. Kochani, bądźmy tymi, którzy wpatrzeni w prymasa będą otwarci na doświadczenie świętości tych świętych, którzy są dookoła nas. Tak jak on z tego doświadczenia czerpał. Miejmy wrażliwość na to, co się dzieje dookoła nas. Społecznie, globalnie i przyglądajmy się temu, jak to oddziałuje na mnie, na mojego sąsiada, na moich bliskich. Wreszcie, bądźmy tymi, którzy będą potrafili jej zawierzyć. Tak jak prymas. Maryi, Matce naszej. Sprawy nasze indywidualne, sprawy naszej ojczyzny. Wszystko to, co dzisiaj jest ważne. Bądźmy tymi, którzy będą troszczyć się nie tylko o to, żeby zapoczątkowywać, ale też, żeby pielęgnować, tak jak prymas. I wreszcie, bądźmy tymi, którzy naprawdę postawią Boga na pierwszym miejscu. Którzy dzisiaj wieczorem na modlitwie, całym swoim sercem, powiedzą Soli Deo.